Izabelinie odpady nie są anonimowe. Inaczej jest w większych miejscowościach, gdzie przeważa budownictwo wielorodzinne. Tu spółdzielnie mieszkaniowe nie mają mocnych narzędzi do egzekwowania segregacji odpadów. Trudno sprawdzać każdy worek wyrzucany przez mieszkańców. Za złe sortowanie można ukarać ogół, podnosząc wszystkim opłaty, ale to wylewanie dziecka z kąpielą. Jak sobie poradzić z problemem anonimowych odpadów? Ciekawym sposobem jest system działający na kilku osiedlach w Płocku. Początek systemu to zwykłe śmietnikowe altany, jakie można zobaczyć w wielu polskich miastach. Kto chce, korzysta z pojemników do sortowania. Kto nie chce segregować, wrzuca wszystko do kubów na odpady zmieszane. Tu mamy altanę śmietnikową, ale to, co nas dzisiaj do Państwa sprowadza, to ten domek. Kontener do gromadzenia i segregacji odpadów użytkowych, tak? My to nazywamy segregatornią. Odpady codziennie są przerabiane, nie ma co się rozkładać i nie ma co wydzielać odorów. To jest albo umyte, albo w chłodziarce. Pracownica segregatorni zabiera partię odpadów z altany śmietnikowej. Teraz zajmie się ich dokładną separacją. Odpady zostaną podzielone na 22 frakcje. Między innymi 11 rodzajów plastiku, 3 rodzaje makulatury, 2 rodzaje szkła, metale i opakowania wielomateriałowe. Plastikowe opakowania pożywności i chemii gospodarczej są dokładnie myte. Kuchenne resztki i inne odpady organiczne po oddzieleniu przechowuje się w lodówce. Dzięki temu miejscu zbiórki i segregacji odpadów nie towarzyszy fetor rozkładu. Taki system ma jeszcze i tę zaletę, że odpady organiczne są oddzielane niezwykle dokładnie. Po przetworzeniu będzie z nich można uzyskać czysty, ogrodowy kompost. Ręczna segregacja pozwala również dokładnie wybrać odpady niebezpieczne, najczęściej przeterminowane leki i stare baterie. Na linii sortowniczej taka skrupulatność nie byłaby możliwa. Co sprawia Pani najwięcej kłopotu tutaj? Jak są reklamówce i mieszane, wszystkie zmieszane są tak, obierki, wszystko i makulatura na drobniuśko po z tego i tak wszystko razem tak jest pomieszane. To trzeba wszystko oddzielać i te drobne takie kawałeczki, wszystko wyjmować, oddzielać. Kontenery są wyposażone w ogrzewanie, wentylację i klimatyzację. Mają pomieszczenie socjalne i łazienkę. Oczywiście jest też prąd, woda i odpływ do kanalizacji. System bilansuje się finansowo, przynosi nawet niewielki zysk. Śmieciowe opłaty od mieszkańców i zysk ze sprzedaży surowców pokrywają koszty składowania i kompostowania pozostałych odpadów, a także etaty zatrudnionych osób i utrzymanie kontenerowych segregatorni.